Moi kochani, dziś na strumyczku przewspaniały gość. No oczywiście tylko tacy tutaj przychodzą, ale dzisiaj doczekaliście się wreszcie Romana Nachta. Roman Nacht to myśliciel, pisarz bestsellerów. Interesuje się psychologią praktyczną i ezoteryczną oraz drogami rozwoju duchowego. Praktykuje także wszystkie techniki łączące ciało, duszę, zajmuje się ufologią, zjawiskami parapsychicznymi. Czego bym tylko nie wymyśliła, Roman Nacht już to na pewno robi. Jak dla mnie to niesamowity byt. Intrygujący, dotykający najbardziej frapujących przestrzeni. Ja bardzo czekałam na możliwość porozmawiania z Romanem, bo wiem, że jego nietuzinkowe spojrzenie będzie dla nas wszystkich ogromną inspiracją rozwojową. Skoro złożyło się tak, że pod szóstą częścią mojej serii o Black Goo Roman podrzucił niezwykle interesujące wpisy ze swojego bloga, który czytam od dawna. Akurat te wpisy były datowane dawniej niż odkryłam Romana i postanowiłam, zapoznawszy się z tymi wpisami, koniecznie poprosić go o omówienie tego, co wydaje się niezwykle istotne w czasach rozpadu wszechświata, bo ewidentnie jesteśmy w czasie trudnym. Zatem myślę, że dziś porozmawiamy o stworzeniu świata. Romanie, witam Cię najgoręcej. Jesteś od dawna oczekiwany na tym strumyczku. No i wreszcie nadszedł ten moment, w którym my dwoje wymienimy myśli. Bardzo dziękuję, że przyszedłeś. Ja dziękuję za zaproszenie i chcę tylko powiedzieć, że Roman Nacht to jest tylko narzędzie ducha, narzędzie świadomości. Roman Nacht i Monika to są kanały yin i yang. I przez każdy taki kanał płynie ta sama energia. I nawet wy, którzy nas słuchacie, jak posłuchacie do wewnątrz, usłyszycie to samo, każdy w swoim języku ojczystym, we właściwym czasie, dla niego, dla jego rozwoju duchowego. Bo nikt z nas nie wie właściwie, gdzie jest na drabinie ewolucji, duchowej ewolucji. Ja myślę, że przeczuwamy pewne sprawy, a te treści, które mają do nas przyjść, przychodzą wtedy, kiedy powinny się pojawić w naszym osobistym mikrokosmosie. Dziś powiemy o materiałach, które ty zamieściłeś na swoim blogu w kwietniu w 2015 roku. Napisałeś, że przetłumaczyłeś w 1981 roku tak. Przekaz. Czy możesz Tak. powiedzieć o tym, co to za przekaz? Mnie zafrapował, zaintrygował. Uważam, że jest szczególnie istotny właśnie w dzisiejszym czasie, w tym, co się teraz dzieje. Tak, tak. Źródłem tych przekazów była kobieta. Teraz coraz więcej będzie mądrych kobiet na świecie. Ty jesteś dowodem tego tak samo, Moniko. Coraz więcej kobiet z powrotem wraca na właściwe miejsce, bo do tej pory patriarchat niszczył i tworzył nierównowagę, niszczył równowagę między yin i yang. A właśnie to jest najważniejsze, że, bo w ten sposób tworzymy porządek w kosmosie, tą równowagą. I ja poznałem kobietę, nazywała się, jest prorokinią, tak to się nazywa, czyli ona nie, przez nią nie przemawiają duchy, to nie jest channeling, ona jasno widzi, co może się wydarzyć i w swoim języku ojczystym, po niemiecku, z akcentem frankońskim, bo z Würzburga, przekazuje dalej to, co czuje. Te uczucia, które są jej przekazywane, mózg tworzy obrazy, ona opisuje te obrazy i w swoim języku przekazywała je dalej. Inni
bracia i siostry, byli od tego, żeby to fotografować, filmować i spisywać. Ja przyjechałem wtedy z Austrii do Niemiec, zobaczyłem to jeden, jedyny raz i poczułem, ja to mam tłumaczyć na polski, a później jeszcze mnie prosili, żebym przetłumaczył na hebrajski. Nie będę o tym mówił, to był poród pisać po hebrajsku, ale zrobiłem to z prawej do lewej i na te dwa języki przetłumaczyłem te. Ja czułem, że to jest tak ważne, że moim zadaniem jest, będąc teraz na ziemi, przetłumaczyć to na język polski. I przetłumaczyłem to. I tam jest mowa o upadku, o wielkim nieszczęściu, można powiedzieć, o katastrofie wręcz, do jakiej doszło w przeszłości naszego wszechświata, kiedy zbuntowany anioł, Serafin, słowo Serafin pochodzi od hebrajskiego saraf i to jest Serafin właśnie. Saraf to jest płomienisty. One są przedstawiane z takimi czterema skrzydełkami. Tak, tak. One były, tak, oni ludzie im przyprawili te skrzydełka. Dusze nie potrzebują skrzydeł, żeby się przemieszczać, ale to był najpiękniejszy, jest nadal, bo nie ma śmierci. To był najpiękniejszy anioł we wszechświecie. Można by powiedzieć, że to był dual Boga Stwórcy. Czyli ten anioł, który w sobie czuł, bardzo trudno jest mówić na te tematy. Nie mówimy o telepatii jeszcze, bo nie było ciał. Mówimy o uczuciach. Wszechświat jest uczuciem, jest miłością. I ten anioł poczuł, że on w sobie niesie wszelkie stworzone przez Boga Stwórcę, przez pozytyw, on jako negatyw, o, czuł w sobie cierpliwość, miłość, miłosierdzie, dobroć. To jest istota żeńska, duchowa żeńska. Nie mówimy o kobietach na razie, bo ich nie było wtedy. Romanie, wytłumacz od razu a priori, zanim zaczniesz tłumaczyć cały przekaz, proszę powiedz, że negatywna nie znaczy zła. Zła, nie. To jest tak jak fotografii, jest pozytyw i negatyw. Bez dobrze, niedobrze. Pozytyw ma swoją rolę do spełnienia, negatyw swoją. Razem, jak się jednoczą, tworzą całość. To jest ważne dla tej historii, żeby tak. zrozumieć, że zasada negatywna to nie jest zasada zła. Zła. Nie, absolutnie nie. W ogóle nie ma, nie może być zła tam, gdzie jest boskość. I to jest nieprawda, co ostatnio nam sugerują, że Bóg by nie wiedział, że jest dobre, gdyby zło nie istniało uprzednio. To jakieś nonsensy są nawet nie wyssane z palca. To jest tak samo jak odwieczna wojna między światłem a ciemnością. Światło nie walczy, światło jest. To ciemność walczy ciągle, bo się jest niezadowolone. Wracamy do tematu Satany. Ten Serafin lub ta Serafin nazywał się Satana. Poczuł w sobie coś, czego do tej pory nigdy nie poczuł. W psychologii to się nazywa turbulencje. Poczuł turbulencje. Życie jest wszechobecne, a ja nie jestem wszechobecny. To jest turbulencja. Coś nagle mi się nie podoba. Tymczasem prawo mówi tak, jak jest. Jest dobrze. On, tak, ale. I tu się zaczyna. Tak, ale tu się zaczyna zawsze niezadowolenie. A kto czuje niezadowolenie, czuje się gorzej niż przed chwilą, bo tylko w niebie czujemy się dobrze. Ta turbulencja doprowadziła tego anioła do tego, że doszedł do wniosku, ludzkimi słowami ja to opisuję, doszedł do wniosku, a dlaczego ja nie mogę być wszechobecny? Zauważ, że w tej chwili żyjemy w świecie, gdzie wszędzie są już kamery, bo ktoś chce być wszechobecny, ale z pomocą protezy, z pomocą techniki. Inaczej nie może być wszechobecny, bo po co?
Czemu jedna istota miałaby kontrolować wszystkie, skoro tak jak jest, jest dobrze? Wracając do Satany. Satana zaczął rozprzestrzeniać, czyli transmitować swoje uczucie do innych istot. Niektóre z nich odebrały to i chciały wiedzieć, o co chodzi. I niektóre z nich zostały oszukane. Także nie wszyscy na Ziemi dzisiaj to są karmicznie, tylko niektórzy przyszli tu naprawić to, na co dali się naciągnąć, nazwijmy to po ludzku, i spróbować zrobić na sobie bardzo okrutny eksperyment. Stworzyć nowy twór we wszechświecie, w którym zamiast wysoko rozwinięte duchowo formy pomagają rozwijać je rozwijającym się formą, nie niższym formą, rozwijającym się w naturalny sposób formą. Powiedziały, a dlaczego te formy mają nam nie służyć? Czemu my zawsze mamy służyć? Czemu te formy nie mają nam służyć? Doszło do przebiegunowania rzeczywistości. Ponieważ nie można było całej rzeczywistości przebiegunować, zaczęły przebiegunowywać to w sobie, licząc na to, że skoro my w całości zmieniamy naszą wibrację, to całość będzie musiała ustosunkować się do nowej wibracji. Ta nowa... Pytanie zawsze ludzie pytają mi, zadają mi pytanie, to dlaczego wszechwiedzący, wszechmogący na to zezwolił? Dlatego, bo jest wszechwiedzący, wiedział, jak to się skończy, właśnie widać teraz, jak to się kończy. Wolno nam robić na sobie różne eksperymenty, nawet bolesne, tak zwane choroby i tak dalej. Ale w jakim celu? Co chcemy osiągnąć? Że co? Że będziemy drugi, stąd powstaje imię bogowie, hebrajskie Elohim w liczbie mnogiej. Jest tylko jeden El, to jest życie. Nie ma innych Elohim w liczbie mnogiej, tylko istoty, które czują się boskimi i to im nie wystarczy. Starają odgrywać rolę u mniej rozwiniętych istot bogów i używają różnych trików, czy to czarnomagicznych, czy to hipnozy, czy to technologii, czy dźwięków, które przerażają. To się nazywa ostatnio psychotronika. Mnie też robiono takie psoty. Nie przerażajcie się niczym. I w tej chwili te istoty już nie mogą dalej. Cugle wymknęły się z ręki. Świat, który założyły, nikt by nie wiedział, Moniko, nikt, i wy, którzy nas słuchacie w tej chwili, nikt by nie dowiedział się, że jest taka planeta, że z czasem zostanie Adama, czyli Ziemia po hebrajsku, stąd imię Adam, Ziemianin. I ta na tej planetce, w nieznanej galaktyce, gdzieś na skraju systemu galaktyk, Satana stworzył sobie lub stworzyła grupa tych satanistów pierwszych, stworzyła sobie bazę. Stąd chciano opanować powoli, krok po kroku, całe stworzenie. Najpierw chciano podzielić stworzenie, na co wszechwiedzący odpowiedział, to jest niemożliwe, żeby podzielić niepodzielne. Życie jest niepodzielne, jest tylko jedno życie. To w takim razie spróbowano przeniknąć swoją świadomością całe stworzenie. I tak powstały izmy, wszelkie religie i izmy. Jak nie tędy, to od zakrystii. Nie udało się też. Mówisz o tak naprawdę zainicjowaniu świata przez te upadłe istoty, które w jakikolwiek tam sposób są wspomniane w Biblii, ale zostały w Biblii zupełnie przeinaczone. Ich rola została opisana zupełnie inaczej. No, islam trochę inaczej je nazywa, prawda? Więc tak. Możemy to tutaj sobie dywagować, która to postać jest kim. Natomiast na pewno
przychylimy się chyba oboje do poglądu, że ja w ogóle się zastanawiałam, czy ten tekst nie ma źródeł gnostyckich, bo on mówi o stwórcy i demiurgu, który próbuje stwórcę naśladować nieudacznie, dlatego że ma zbyt małe spektrum tchnienia. To O, to często się. dobre, jest fajne. Także ja dlatego Spektrum. się też zainteresowałam bardzo tym tekstem, bo no też niektórzy nowoenergetyczni mówcy, jak Adamus, zauważają tutaj rolę tych plemion anielskich, które wiele procesów inicjowały z różnych powodów. My, dlatego podkreśliłam na początku, żeby nie mówić, że zasada negatywna jest zła, bo my nie jesteśmy w stanie określić, która to część, czy który strumyczek miał jaką rolę do spełnienia, bo być może, przynajmniej tak wynika z tego tekstu, wszystko było logiczne i w całości produkowało jakiś rodzaj takiego dualizmu, który na Ziemi przyjął swój wyraz. W tym, co się teraz dzieje, czyli być może był to rodzaj planu. Do tego zmierzam. Jak ty Nie sądzisz? ma jedności. Jedność została zniszczona. Tymczasem jedność jest naszym stanem naturalnym. To jest Bóg. To jest Bóg. Tak, to jest Bóg. I każdy z nas, jako cząsteczka tego Boga albo fraktal Boga, może żyć w jedności z całym stworzeniem, z każdym stworzeniem. Gnostycy Teraz. mówili, że mamy w sobie takie prajądro boskie, które jeśli uda się Tak. rozświetlić na całego, to zmieniamy się, stajemy się światłem i wtedy zakładamy tą świetlistą szatę Christiana Rosenkreuza, tak? No. To są gnostyckie sformułowania Tak. i cały ten tekst, o którym dziś mówimy, no taką. Taki rodzaj pieczęci na sobie niesie. I powiedzmy otwarcie, że gdyby nie katolickie stosy, to Europa prawdopodobnie byłaby gnostycka. Więc wydaje mi się, że ten cały świat pojmowania tego starszego pana na chmurce, który tam coś Gnostyczny. zarządza, tak, i to nie jest ten świat. I ten Nie, Bóg, nie. o którym z żalem, za którym z żalem tęsknią wszyscy ci, którzy oglądają moje materiały o Elohim, na strumyczku, bo Mauro Bilino mówi wprost, że Biblia nie jest o żadnym transcendentnym Bogu, tylko o grupie pewnych istot, które Boga imitowały, próbowały się postawić w tej roli i zagłuszyć boską emanację, co się okazało niemożliwe. Nie wiem, jak nazywa się prorokini, która jest autorką tego, co Gabriela powiedziałeś. Witek. Gabriela Witek. Zobaczyła to chyba no, w sposób właśnie taki prawdziwy, bo jeśli Elohim są tylko imitatorami, no to są, a El jest być może demiurgiem, bo chyba nie tym, tą czystą kreacją, o której tutaj mowa. Natomiast to, co się na Ziemi stało, czyli ten podział na plus, minus, yin i yang, na to napinanie gumki, tak, które ja Męskie, nazywam, żeńskie. to jest coś, co ma prowadzić świat do kompletnej zmiany energetycznej. I ja osobiście myślę, że potrzebujemy przejść przez dualność, żeby do niedualności się zbliżyć, bo tylko wtedy możemy przybliżyć się do Boga przez No nasze serca. przecież gdzieś ludzie mówią, pewni ludzie mówią nawet o walce płci. To znaczy, jak wchodzimy do łóżka i walczymy, czy ja? Ja nie rozumiem tego. Niektórzy Jak mówią, że można w ogóle słuchać takich bzdur? to jest potrzebne, żebyśmy się bardzo pożądali. A ja myślę, że pożądanie nie jest celem aktu realizacji Nie, nie, pożądania, nie, nie. prawda? Tenże pożąda jeszcze czegoś nie ma. No właśnie, niektórym się myli bycie z kimś z zawłaszczeniem, a to w ogóle Tak. nie o to chodzi, prawda? Chodzi o połączenie i myślę, że we wszystkim, co pojawia się we wszechświecie, co jest kreacyjne, chodzi o połączenie. I sama jestem wielką admiratorką idei połączenia. Te duchy, dwa duchy, które się spotykają, i nie mówimy już, czy to myśmy się umówili, czy nie,
Dwa duchy się spotykają i czują jedność. To wystarczy. Wszystko inne to już zaczynają być, to jest jak w jazzie, to są, wiesz, interpretacje. Tylko jak czujemy w dwójkę jedność, to jest do. Jak przychodzą inni do nas, my czujemy z nimi jedność, to jest to. Nie trzeba tworzyć żadnych partii ani sekt. Tak jest. Mamy tylko czuć jedność. I to się staje naszym chlebem powszednim, dniem powszednim, naszą modlitwą, naszą medytacją. My jesteśmy swoją własną modlitwą i medytacją i żyjemy tak. I to się nazywa niebo. Wszystko inne to są zboczenia z drogi, z właściwej drogi. Nie trzeba wychodzić. Ja nie wiem, czy myśmy w ogóle wyszli z nieba. Może to się tylko dzieje w nas, ten cały upadek. Bo ja nie czuję, że ja jestem zmuszony. Są ludzie, mi mówią, panie Romanie, ja się to zawsze tak czuję, jak mnie zesłano tu. Są ludzie, że są na misji. A my nie mamy być ani na misji, ani być zesłani. Mamy po prostu żyć swoim życiem. I wtedy Stwórca przez nas będzie tworzył. Nie może być nic lepszego. Nie musimy tworzyć nowych tworów. Po co nam nowotwory? Już widzimy, jak to wygląda na Ziemi. Nie trzeba. Jeżeli powstanie w tym wszechświecie, który znamy, a jest taki wszechświatów, cały system wszechświatów, bo to jest, tak to wygląda, to my możemy tworzyć, naszym zadaniem jako aniołów czy istot duchowych jest to, ażeby przez nas tworzył duch coraz piękniejszy uniwersum, unikalną wersję uniwersum. I tylko tyle, nic więcej nie mamy robić. Nikt od nas niczego nie wymaga, ani nie musimy nic udowodnić, nawet sobie samym. Mamy po prostu być i oddychać. I fajnie by było, gdybyśmy się nie dali namawiać na to napinanie gumki, czyli ten konflikt, właśnie, prawda? tak, ciągle skłócają nas. Tutaj jest taki piękny cytat z pani Witek, ja bym go chętnie przytoczyła. Niebo i piekło sąsiadują ze sobą, ponieważ w duchu ani czas, ani przestrzeń nie istnieją. Ja myślę, że to jest taki cytat zapinający to, o czym teraz powiedziałeś. I jeśli będziemy kontrolować to, co te wpływy, to, co próbuje nas rozhuśtać i postawić przeciw sobie, to będziemy bliżej Boga w sobie. Oczywiście. I to, jeżeli ktoś jeszcze tego nie czuje, słuchają nas teraz różne duchy w cielesne i bez ciał. Jeżeli ktoś tego nie czuje, na przykład są takie wpisy we wszystkich, a ja nie chcę wracać do żadnego źródła. Nikt cię tam nie wlecze, a nikt na ciebie nie czeka tam. Nikt ciebie nie zmusza do powrotu do źródła. Przede wszystkim już jesteś w źródle. Czy ci się podoba, czy nie, bo żyjesz. Nie ma kogoś, kto umarł i nie żyje dalej. Życie pulsuje wszędzie, w cielesnym aspekcie życia i bezcielesne. My żyjemy, ale co robimy z naszym życiem? Czy to jest rozwój duchowy, czy to jest jakaś stagnacja, czy jakieś cierpienia, czy bóle? Ja się tyle bolących ludzi naglądałam już w życiu, że wiesz, nie chcę o tym sobie przypominać. Straszne. I tak się upierają i niektórzy do końca z tych ludzi jeszcze się kłócą z rodziną, z łoża śmierci. Tego ci nie zapiszę i to. Czego nie zapiszę? Jakieś mikrocząsteczki wszechświata? Co to za... Ale nie można, nie można. I to nie są źli ludzie. Znowu nie używajmy tego. To nie są źli ludzie. Oni są w stagnacji duchowej. Na razie nie może. I nie trzeba go wlec do raju. On sobie sam przydrepta we właściwym czasie. Będziesz, bo budzimy my śpiących. zapisujemy, Moniko, my zapisujemy, nawet ta nasza rozmowa w tej chwili jest zapisana dla tych, którzy idą za nami. I oni sobie za darmo ściągną te informacje, zareagują, aha, i pójdą dalej. Właśnie. Krowa nie pije własnego mleka.
Romanie, ja znowu do tego tekstu się odniosę, bo chcę Tak. sprowokować do kolejnego tematu związanego z tym tekstem. Jak postępuje dzisiejszy człowiek? Czyż nie nakłada na całą Ziemię silnych materialnych pól promieniowania, wpływających negatywnie nie tylko na ludzkość, lecz także na Królestwo Natury i całą planetę Ziemię? Promieniowanie pochodzące z reaktorów atomowych, promieniowanie z atomowych odpadków, z broni składanej w podziemnych magazynach i w końcu z prób i eksperymentów z bronią jądrową. To wszystko wywiera znaczny wpływ na wydarzenia w całym waszym systemie słonecznym. Proszę bardzo. Plus wszechobecny elektrosmog. Za czasów Gabrieli jeszcze tego nie było. W tej chwili mamy wszechobecny elektrosmog. Kto nie wierzy, może na przykład zadzwonić sobie ze swojego mieszkania w Koziej Wólce do kolegi, powiedzmy, w Auckland w Nowej Zelandii. I można się połączyć. Tak silny sygnał. O tym To mówi płynie. doktorka Diana Wojtkowiak, Wspaniała, wspaniała. mówiąc o tym bardzo dokładnie, rozdziela włos na czworo i pokazuje, jak to niszczące energie, jakie fantomy torsyjne i energetyczne powstają, jak te negatywne pola torsyjne, które się tworzą i przyczepiają do tych reakcji, o których tutaj mowa, wpływają na wszystko, co na Ziemi się zmienia negatywnie, tak? Ty To tutaj nie jest napisałeś. boski twór, te Tak. pola Właśnie torsyjne. chciałam cię Dlatego sprowadzić ludzie tutaj. czują torsję. Ja bym chciała, żebyś powiedział o tym, że te podziały i taka polaryzacja, no, przyczynia się do materializacji, której nie chcemy. Powiedz o tym. Tak. Tutaj dużo o tym napisano. Każda wibracja, czyli każde drganie, każde ćwierknięcie ptaszka idzie w nieskończoność. Tego nas nie uczono w przedszkolu, szkoda. Kwiatek i ptaszek ćwierknął coś, czyli on wytransmitował samego siebie. Tryn. Nie każdy to rozumie, ale inne ptaszki na przykład rozumieją i odpowiadają na to i tak dalej. To idzie w nieskończoność. Jeżeli ten ptaszek wysyła ćwierknięcie, to wokół tego pola energii tworzą się inne pole podobne i Escher malował jako rysownik, jako grafik, robił właśnie to, jak jedna forma nadaje sobą formę obok. Tak jak komórki, przecież komórka rakotwórcza zaczyna właśnie degenerować te obok siebie. Bo sama się zdegenerowała. Są rodziny, gdzie już pełno komórek, tak jest, to są tak zwane rodziny nieudarne specjalnie, ale wszystko jest zawarte we wszystkim. I w chwili, kiedy my tworzymy sztuczne wibracje, mózg tego nie może wytrzymać. Coraz więcej ludzi, to są setki milionów ludzi na Ziemi, że cierpią dzisiaj na tinnitus auris, szumy uszne. To nie są te szumy uszne, które były przed II wojną światową jeszcze, że tam jeden sąsiad podsłuchiwał drugiego, albo komuś weszły jakieś bakterie do ucha wewnętrznego i tam stan zapalny powstał i mu szumiało w uszach. To jest elektrosmog. Mózg, nie uszy, wewnętrzne uszy szczególnie, one nie rozumieją, mózg są częścią mózgu i mózg nie rozumieje, co to jest 5G, 5G. On chce wiedzieć, co to jest i daje odpowiednie dźwięki. Więc jedni przychodzą do Panie Romanie, mistrz bez przerwy coś kołacze. Inni słyszą, że ktoś drapie paznokciami po szybie. Jedną babcię znałem w Tel Awiwie, że nazywali ją, że to jest moja dziewczyna. Ona miała 93 lata. To ona się zaczajała wieczorem z laseczką, żeby otworzyć szybko drzwi i zobaczyć, kto jej stuka do drzwi i ucieka. Mimo, że syn jej tłumaczył, co to jest, ja jej tłumaczyłem, nie, to jakiś psotnik niedobry, ona wierzyła, że to ktoś puka w drzwi. I ona to słyszała w nocy, we śnie nawet. Nasz mózg nie wie, czy to pochodzi od wewnątrz, od duszy, czy z zewnątrz.
Tak samo można nam sugerować zawały serca, dzieje się psychotronicznie i tak dalej. Nic z tego, chłopcy, nic z tego. Tak to wygląda. Ja tutaj adekwatny cytat mam. Pola stworzone z przemieszczonych duchowych atomów, zwane polami zmienionego promieniowania, istnieją w zgęszczonej formie po dzień dzisiejszy i nadal bardzo mocno oddziałują na duszę i ludzkość. Duchowe No to rodzaje jest. po prostu indukują tych pól promieniowania, indukują to, że my nie możemy, że my jesteśmy jak chomiki w tej No tak. karuzeli, tak? Nie możemy wyskoczyć z tego układu, który został zainicjowany no wtedy, kiedy ktoś chciał Boga podgapić i skopiować, bo tak chyba możemy to określić. Tak. Więc istoty, pierwsze istoty duchowe, Satana i ci, którzy dali się wciągnąć w ten projekt tworzenia nowego tworu wszechświata we wszechświecie, państwa w państwie, one przenikały wzrokiem materię. To nie była się taka materia jak dzisiaj. To była materia duchowa, nieważka. My jesteśmy nieważkimi istotami. Duch jest nieważką materią. I w chwili, jak my wychodzimy z ciała, przeważnie ludzie mówią, że był pod sufitem i widział, jak go operują, bo był nieważki nareszcie, był sobą. Ale później na przykład chciał wrócić z powrotem, a nie bardzo mógł być taki ciężki z powrotem. Więc te istoty siłą swojej woli mogły przenikać materię i zobaczyć, jak zbudowane jest struktura pewnych materialnych, naturalnych pól. I z tych pól wyrastały dusze. Duch stworzył sam siebie z siebie, bo przecież nie było żadnej Matki Boskiej, bo by duch musiał ją zapłodnić. Tylko duch z siebie, to jest od absurdu. Bóg sam z siebie jest. Pole energii pulsuje, oddycha, wibruje. Pulsować i wibrować po hebrajsku i duch to jest jeden wyraz, ruach. I też wiatr to jest ruach. Wszystko, co pulsuje i żyje. Oddychać Ale to na jest pewno to inne. nie jest chwała Boża, tak jak to Nie, tłumaczą to nie w jest Biblii. chwała Boża. Nie, nie, nie. Nie. I teraz to nie to. I chwała Boża to jest aleluja. No ale Bo to w ten Biblii wyraz to jest tłumaczą chwała ruach Boża. jako To oni chwała mówią. Boża, Tak, wiesz. chwała Boża. Nie. Twoja aura, Moniko, jest twoją chwałą. Tak to wygląda naprawdę. I wtedy te istoty wiedzą, z kim można porozmawiać. No jak ktoś ma na przykład aurę na 2 milimetry i to jest, wygląda jak jakaś paćka brązowo-zielono-brudna, no i ten duch sobie zatyka nos i odchodzi. No. Żarty żartami, ale oni nie mogą zawsze się do nas zbliżyć. Do Gabrieli się zbliżali. Mówili, że się zbliżają i dlatego przekazują jej nie myśli, tylko uczucia, żaden channeling. I Gabriela opisywała ich uczucia, tych istot. Dlatego mnie to zainteresowało. Zostałem dłużej, jeździłem, a byłem po prawie 2 latach w Indiach. I nagle zobaczyłem to, czego w Indiach szukałem. Bo to jest nieleksykalne, wiesz, to jest Tak. bardzo ciekawe, bo to nie tworzy obrazów, tylko właśnie tworzy jakiś rodzaj przekazu, który zupełnie nie odnosi się do jakiejś fabularnej historii, Nie, nie. odnosi się do jakichś sylwetek działających, tylko oddaje jakiś fizyczno-ezoteryczny ład. No ale jak to mówią mądre głowy, ezoteria to jest to, czego jeszcze w fizyce nie zapisano wzorem, tak? Także Dobry, dobry. żeby to Tak, jest. Jeszcze doprecyzować. nie Tak? zapisano. Ale to Natomiast jest. tak, natomiast teraz mam dobry cytat na ten etap naszej rozmowy. Duchowe atomy zostały samowolnie zmienione i ponownie spojone przez upadłe istoty w taki sposób, Inaczej. że stworzyły mocne, niezgodne z prawem boskim, działające pole Promieniowanie. energetyczne, promieniujące negatywnie. I to jest coś, co jest niezgodne z naszą boską naturą, z tym, że to prajądro
rezonuje w nas zupełnie odwrotnie, tak? Tak, i teraz nie najlepsze wieści są takie, że te istoty zrobiły to samo na prawie wszystkich, nie jestem tu pewien, ale na większości planet w tym systemie planetarnym, czyli na Ziemi, na Marsie, na Wenus, na Saturnie, stamtąd Saturnalia pochodziły i tak dalej. Więc te istoty siłą woli, tak jak użyłaś, samowolnie stworzyły w swój wszechświat na swoją modłę. Po co to zrobiono? Bo się zawsze motywy liczą, żeby istoty, które będą tam żyć, tak tańczyły, jak my im będziemy grać. Ponieważ oni nie chcą tak się podporządkować, jak my chcemy, to my stworzymy im warunki takie, że nagle będą czuły się inaczej i jednak zatańczą. I teraz co Co? się stało? Romanie, napisałeś w tym tłumaczeniu, to co ludzkość czyni dzisiaj w negatywnym sensie jest tym samym, co czyniły upadłe istoty przed powstaniem pojęcia czasu. Tak, To nie jest tak. nic On, to jest niewspaniałego. psychotronika. Na przykład jest taki doktor, który się nazywa jak liter wódki. Wiesz, doktor Smirnow, czy nawet profesor, z jego usług wszystkie służby na świecie korzystają, ponieważ on naprawdę jest jakimś agentem z drugiej strony, nie stamtąd skąd my, tylko on ma prawo działać tutaj. Są wymieniani agenci. My na przykład zeszliśmy tu, on też zeszedł tu. My głosimy to, co głosimy, on głosi to, co on głosi. Później się wymienimy. Problem polega na tym, że jak oni nie wracają, to nie mają siły. To my musimy im użyczyć. Oni na to liczą, no, Ale jest na na biednych tego nie kapitału. trafiło, Monika, na biednych nie trafiło. Energii ci u nas dostatek. No i teraz to tak wygląda, że wszędzie tam, gdzie dziś są wojny, wybuchają konflikty, gdzie ludzie są złośliwi, fanatyczni, samobójcy nawet, tam jest pole promieniowania. Najlepszy dowód to jest Bliski Wschód. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ te pola promieniowania, mówimy o Ziemi teraz, pola promieniowania na Ziemi, planeta Ziemia jest wodną planetą, a lądy, które na niej powstały, czyli zgęszczenia, stany skupienia materii, materia jest zgęszczonym promieniowaniem. Zaczęły te lądy oddalać się od siebie, pękać, doszło do ruchów i te pola promieniowania się rozeszły po planecie, bo te lądy pływały na początku po planecie. No podczas Tak, potopu była duża szansa, żeby to tak, rozwiązać. tak. I to nie było, to nie był zamysł naszego Stwórcy, tylko to była ta samowola, o której ty mówisz właśnie. My sobie stworzymy nasz wszechświat, my będziemy bogami i inni będą nam służyć jako źródła energii. To, I co będziemy powiedziałeś, zasiewać to, co chcemy zasiać w tym tak. naszym ograniczonym, bardzo, jak to powiedzieć, obciętym, tak? Wstrzykniemy w was, wszczepimy, to są wszczepy psychiczne, wszczepimy w was naszą świadomość i wy będziecie jednymi z nas. A może my nie chcemy, za późno, już zrobiliśmy wam to. Pod stopami zaczyna się inne promieniowanie. Z góry zaczyna się inne promieniowanie. I wtedy zaczęła się jeszcze jedna rzecz. Do tych istot, które już ewoluowały i powoli miały lekko materialne ciała na sobie, te, które były jeszcze duchami, zaczęły, można to nazwać, zaatakować w ten sposób, że wchodziły na sublokatora do tych ciał częściowo materialnych. W ten sposób to jest zarzewie psychicznych chorób. Tak się to zaczęło, że ktoś podłącza się pod na sublokatora i przejmuje kontrolę nad nie swoim domem. Dlatego silni powinniśmy być, żeby Tak się jest. opierać I im mamy w dalej. sobie stworzyć warunki, w których ten sublokator się wyprowadzi. Na przykład modlimy się rano do wewnątrz, nie do Boga gdzieś w chmurach. Do wewnątrz, bo Bóg jest w nas. Medytujemy o świetle, które jest nieskończone i poszerza się
jak światło się poszerza, ciemności się muszą cofnąć. To sataniści mówią, my się z tym właśnie nie zgadzamy. To nikogo nie obchodzi, z czym wy się nie zgadzacie. Welcome home, wracajcie z powrotem do domu. Nie chcemy wracać do źródła. To zostańcie tam, gdzie jesteście. Tak jest. Tylko ważne, żeby się temu nie poddać. I... żadnej walki i nie dać się wciągnąć w te gry. Jak wy nam, to my wam. Zobacz, co się dzieje tam z tym Izraelem. Tysiące lat, cały czas wojny, bo oni nie wiedzą już nawet, dlaczego się zwalczają. Żydzi między Żydami, a muzułmanie między muzułmanami i wszyscy ze wszystkimi. No dziel To i jest mnóż. obu i nie widzą on błędu. To jest ta zaszczepiona, negatywna świadomość. Ja wiem, Tak. dlaczego mi to wkleiłeś właśnie pod cyklem, bo ty ten cykl obległ, widzę, bardzo śledzisz. I napisałeś tutaj w tym tłumaczeniu, zresztą świetne tłumaczenie, naprawdę chylę czoła. Uważam, że ono niesie treść podprogowo. Poczytajcie to, ja podam linka do tego oczywiście. To, co się stało w przeszłości, powtarza się znów od nowa, tyle że w nieco odmiennej formie, i to trwać i dziać się będzie tak długo, aż narody podadzą sobie ręce i ustanowią prawdziwy pokój, możliwy tylko dzięki bezinteresownej miłości do bliźniego. Jeśli nie dojdzie do tego na ziemi, to stanie się tak z biegiem eonów, ponieważ zbawcze działanie świadomości Chrystusowej trwać będzie nadal. Nikt nie przyjdzie do Ojca bez siły napędowej Syna. No i powiedzmy tutaj, ja taki drobiazg od siebie dołożę. Ja myślę, że ta Chrystusowa zasada to jest ofiarowanie się w tej rytualnej ofierze tym fałszywym bogom, żeby oni przestali. Żeby oni przestali, tak? Czyli tym, którzy próbują ustanowić reguły nieadekwatne dla nieśmiertelnych wielkich dusz, które doświadczają samopoznania i które mają potencjał ogromnego połączenia i miłości do prawdziwego mamotaty, czyli stwórcy. I to mamo taty. I to jest stanowcza mniejszość. Ludzie ulegają złudzeniu, że my jesteśmy tą mniejszością, którzy właśnie ezoterycznie myślimy i niekonwencjonalnie myślimy i nie chcemy nosić maseczek albo stringów i tak dalej. To nie jest istotne. Istotne jest jedno. Kiedykolwiek my będziemy tak żyć w świadomości Chrystusa, to jest teraz. A nam sugerują już przez internet, że my żyjemy in post-Christian era. Że to już było, to już nieważne za 2000 lat. Zostawcie to. Teraz Bill Gates kupił to, a Schwab chce oszwabić świat i wszystko będzie fajnie. Będziecie szczęśliwi, nie mając nic. Nie może być, że nie będziemy mieli nic. My jesteśmy dziedzicami nieskończoności. My Ja zawsze mamy nic. wszystko. Ale pewnie, że tak. Nie możemy odegrać takiej roli dla was. Sorry. My I my musimy mamy dbać tak żyć. o czystość dusz, mamy dbać Tak. o My mamy najwyższy tak kapitał. żyć, że damy przykład, żywy przykład tym, którzy powoli zobaczą, dobra, dość już z tym diabelstwem, idziemy tak samo tak żyć. Normalnie oni wiecznie są szczęśliwi, a my ciągle chorujemy. Nie ma innej drogi, tylko tak, bo inaczej się damy wciągnąć w walkę. No Nie właśnie. chcemy nic wywalczyć, nie chcemy mieć racji. Chcemy mieć spokój. Wy macie rację, my mamy spokój. Nie da się inaczej już. Ja zawsze mówię, że racja to nie jest prawda, a stanięcie w prawdzie to nie znaczy manie racji, tak? Nie, 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 nie. Tak Albo ludzie najważniejsze. się pytają, co to jest prawda? No takie pytanie zadaje ten, który nie czuje, że sam jest prawdą. On jeszcze nie wie, co to jest prawda. Albo co to jest świadomość? Nie wiemy, co to jest świadomość. Jeżeli ty nie czujesz, że jesteś świadomą prawdą, nie mogę ci pomóc. Nawet holopatia, komunizm, nic nie pomoże. Na razie on jest w takim stanie świadomości. Ja ci powiem, że to raczej trzeba, wiesz, może współczuć. Ja nie umiem jeszcze tego. Ja jestem niedoskonałym człowiekiem na razie, ale trzeba by może raczej współczuć, bo to już nie jest śmieszne. Tyle tysięcy lat, żeby jakiś sadomaso przeżywać.
tak długo. Ja To myślę, jest naprawdę sadomaso. Przecież oni sami wybierają sobie rządy, a później że to dla narzekają na rząd. Romanie, ja myślę, że to dla wzmożenia napięcia, które nie pozwala się oderwać od tej infekcji, wiesz, bo ta infekcja jest utrzymywana tym niskim poziomem wibracyjnym. Jeśli my jesteśmy walczący, to jesteśmy na niskim poziomie. No I pewnie. jeśli jesteśmy na niskim poziomie, to bardzo łatwo nami zarządzać, bardzo łatwo wsiąść na nas i przejąć nas pod kontrolę, po prostu. I jeśli będziemy w stanie się rozświetlać, i jeśli będziemy w stanie przebierać się w tą mistyczną szatę Christiana Rosenkreuza, świetlistą, jak to mówią gnostycy, to będziemy w stanie połączyć się z tą prawdziwą wibracją tej boskiej zasady, która czeka na to, aż zmądrzejemy. Po prostu. Dokładnie. I wtedy mamy siłę zdeprogramować pola negatywnego promieniowania. Było pytanie, czy Mojżesz częściowo, czyli Moses, naprawdę się nazywa, częściowo miał tą siłę i częściowo udało się kilka pól promieniowania zrobić, Programować. zdeprogramować. Chrystus nie chciał tego zrobić, nie że nie mógł. Powiedział, to nie należy do mojej roli na ziemi. Ja wziąłem na siebie to, żeby każdą upadłą duszę zaprowadzić z powrotem na jej miejsce. To znaczy każdy demon, każdy mistrz, każdy aferzysta kosmiczny, cokolwiek, każdy z nich, czy chce, czy nie chce, żyje. Bo życie jest w nim. Nie można nie żyć. I on żyje i pulsuje w nim życie. Co on robi z tego życia, to jest jego sprawa ze Stwórcą, nie nasza. Ale Chrystus jeszcze jedną rzecz powiedział: ja i Ojciec jesteśmy jednym. Więc w każdym demonie, wie, że są takie religie na świecie, w których demony są złe i dobre. Są takie, że oni chcą, żeby te demony im służyły, szczególnie w interesach, albo żeby deszcz spadł, jak jest susza, albo takie rzeczy. A są też demony złośliwe. To są te ciężko schorowane już. To jest nieszczęście w naszej rodzinie kosmicznej, że do czegoś takiego doszło. I Chrystus wziął na siebie, nie misję, tylko wziął na siebie za zadanie, że będę prowadzić każdą upadłą duszę, aż wróci z powrotem do źródła, do centrum wszechświata, do serca wszechświata. Jakby to nie nazwać, do Jerozolimy, Jeruszalaim. Ty wiesz, że słowo Jeruszalaim po hebrajsku to jest po polsku tłumaczone Jeruzolima, albo Jeruzalem, Jeruzalem, albo tak, Jeruzalem po angielsku. Chodzi o Jeruszalaim, im, na końcu literki im, w każdym rzeczowniku oznaczają liczbę mnogą rodzaju męskiego. Jerusalaim to są wymiary. Jerusza po hebrajsku to jest dziedzictwo. Jerusalaim to jest mnogość dziedzictw. My, cały wszechświat złożony, od jaki opisał Burkhard Heim, fizyk, to wszystko jest nasze. I my właściwie tolerujemy tych, że chcą nas oszwabić. No ale wiesz, to jest niebezpieczne bardzo. Znowu mam adekwatny cytat. Przez żyjących w niewoli oraz opanowanych rządzą władzy ludzi, wskazówki tego typu, tam o tym wcześniej, co mówiłeś, zostały wciągnięte w księgi mojżeszowe. Poprzez te O. księgi Bożek zemsty znalazł dla siebie miejsce w Starym Testamencie i częściowo w Nowym Przymierzu. Wiara w Boga, którego ukazuje szczególnie Stary Testament, pomieszana została z objawieniami i wskazówkami Boga absolutnego, który jest miłością. Wiara w mszczącego się Boga wywodzi się od demonicznych sił i dusz, Oczywiście, że które tak. przed ofiarą złożoną na krzyżu przez Chrystusa żyły i panowały w sferach szatańskich hierarchii.
Dzięki ofiarnemu czynowi pierworodnego Syna Bożego, istoty te pozbawione zostały możliwości realizowania ich popędów i żądzy władzy oraz deformowania dusz. Dzięki poświęceniu się pierworodnego Syna Niebios, sfery szatańskie stały się płaszczyznami duchowego rozwoju dla dusz pod przewodnictwem kosmicznego Jezusa. Żeby to powiedzieć inaczej troszeczkę, żeby to było bardziej zrozumiałe. Satana i pewne istoty zamieniły się w demoniczne, to znaczy przestały być anielskie, stały się negatywne, nie chciały służyć całości, minerałom, roślinom, zwierzęcom i powstającym ludziom, tylko chciały opanować i rządzić. To, że Ewa zaszła do Adama i później zaszła dwukrotnie, to jest natura. To, że ktoś obciąża się władzą i chce rządzić i władać, to jest właśnie grzech pierworodny. A słowo grzech oznacza, że wiem, jak powinno być, a ja robię inaczej. A jak ktoś mi nie wierzy, to niech pomyśli, że w tej chwili ponad 2000 wybuchów jądrowych stworzono w głębi Ziemi i w oceanach i ludzie nic żyją sobie na radioaktywnej planecie. Pod naszymi stopami to zrobiono. My jesteśmy wszyscy radioaktywni. Nasze ciała na pewno, a my na razie utrzymujemy te ciała przy życiu. Powinniśmy sobie pogratulować, Monika, że żyjemy jeszcze w ogóle w takich warunkach. I oni widzą to, że jednak nie mogą z życiem wygrać. To jest tak, jak wiesz, idziesz czasem po chodniku i widzisz między balatami jedna jakaś roślinka tam, nawet nie wiesz, co to jest. Jakieś zielone listki zaczynają wyrastać. To my jesteśmy na tej radioaktywnej planecie. Jak ładnie powiedziałaś, a ja teraz przeczytam, bo odnosimy się do przekazu pani Witek. Na długo przed czasami Jezusa częściowo już zgęszczone, upadłe istoty stworzyły w postępującym, zgęszczającym się systemie słonecznym oraz na formującej się planecie Ziemi intensywnie pulsujące i aktywne pola promieniowania. Te negatywne, szkodliwe pola promieniowania działają szczególnie mocno na Bliskim Środkowym i Dalekim Wschodzie. Pola te składają się z wysoce aktywnych, duchowych rodzajów atomów, które dziś są zgęszczone i w pewnych typach skał działają bardzo intensywnie. W Jerozolimie, na terenie zwanym Palestyną, w Dolinie Jordanu, w piaskach pogranicznych pustyni, w Egipcie oraz w dalej położonych wschodnich obszarach znajdują się głęboko pod wieloma warstwami ziemi magnetyczne pola promieniowania, które założone zostały przez podupadłe duchowo istoty posiadające dokładne wiadomości o składzie duchowych rodzajów atomów. Części tych pól promieniowania przemieszczone zostały na skutek erupcji i skoków biegunów w dalsze obszary wschodu, aż na daleki wschód i także do Europy. Przede wszystkim jednak te magnetyczne pola promieniowania wywierają wielki wpływ na Bliski i Środkowy Wschód. Upadłe istoty, niegdyś czyści aniołowie, którzy odwrócili się od Boga i Jego niezmiennych praw, stopniowo zakładali szatańskie hierarchie oraz pola negatywnej energii na zagęszczającej się ziemi. To jest to, to jest tragedia. O czym tutaj mówimy, i to jest to, co spowodowało ten słynny dualizm, którego ani Roman, ani ja nie wspieramy i do porzucenia którego bardzo Was namawiamy. I relatywizm, wiesz, relatywizm, to jest na przykład, ja to czasami słyszę, no tak, ale na przykład ja sobie lubię wypić, a ten drugi nie, to niech on pije ze mną, dlaczego ja mam zrezygnować? Ja mówię, dlatego, że on ma prawo nie pić, ty masz prawo pić. Dlatego razem nie możecie żyć nawzajem, dopóki jeden drugiemu nie będzie mógł, co ma robić. No ale to wiesz, właśnie tu się zaczyna grzech. Dlaczego on nie? Dlaczego on nie da się? To będzie trwało tak długo, zrezygnując ze swoich racji. Nie ma, bo boska miłość jest bezinteresowna. I to jest żydowskie wychowanie. Bóg pozwala swoim dzieciom na wszystko. Ale to ma cenę. To ma cenę. Wiesz?
I ceną są choroby, tak zwane choroby. To nie są tylko choroby karmiczne, tylko nasza zdrowa reakcja naszych ciał na zatrute, toksyczne, radioaktywne, elektromagnetyczne środowisko, w takim, że my żyjemy, a pod stopami pola promieniowania. No Jeżeli my zmienimy, każdy z Was, kochani, kto zmienia w sobie swoją wibrację, bo pozwala Bogu się prowadzić przez życie, czyli życiu pozwala się prowadzić, nie Bogu z Biblii, nie Bogu z gwiazd. Życie jest jedynym Bogiem, bo jest wszechobecny. I pozwala się prowadzić przez życie, to ciemność musi się cofnąć. Idzie po ziemi i przebiegunowuje ziemię i te pola promieniowania. To potrwa trochę, ale możemy to zrobić. Jak zlikwidujemy pola promieniowania na Ziemi, zmienimy powoli częstotliwość planety. Częstotliwość planety udzieli się innym planetom i powoli, powoli, chociaż słowo powoli jest ludzkie, ale tak trzeba to opisać, powoli, powoli wrócimy do tego stanu wibracji, jaki był na początku i wszystko będzie znowu światłem i tak jak jest, będzie dobrze. No i Ale to tylko w nas trzeba zrobić, nie na zewnątrz. I zwalczać innych, że nie chcą zrozumieć. Niech cierpią sobie szczęśliwie. widocznie tak wybrali. Widocznie tak wybrali. Znaczy, chciałabym podkreślić, że ten dualizm wzniecany w nas przeszkadza kreacji, a O tak. kreacja No. jest celem świetlistych istot, prawda? I jeśli zrezygnujemy z tych kłótni, z tych napięć, z tego wyścigu, czyli z tego, co jest skutkiem tej infekcji, która ogranicza nam nasze osobiste widmo i wycina nam wiele kolorów z naszej aury i z naszego promieniowania i z naszych informacji To także. nas zmienia. Tak jest, tak To jest. nas zmienia. Zobacz, że są ludzie tak zmienieni, że on w końcu idzie służyć do jakichś służb specjalnych, gdzie się właśnie robi to samo, co ci aniołowie. Podkładasz jakieś myśli. Doktor Smirnow, o którym mówiłem, stworzył coś, co brzmi jak drink, marinda. I ta maszynka, ten komputer. On twierdzi, że on to zrobił po to, że do niego wchodzą ludzie, że już nie chcą być alkoholikami, którzy nie chcą już palić papierosów. On im pozbawia ich, wiesz, dalszego bycia negatywnymi w stosunku do samych siebie. Stamtąd wychodzą ludzie, którzy w ogóle pamiętają swoje dzieciństwo, którego nigdy nie mieli. On ich programuje i oni robią to, co chcą. On pracuje dla KGB, dla CIA, dla FBI, dla Mossadu i dla wszystkich. Taki dobry jest. To nie jest przeciętny człowiek, ani naukowiec, a jednak jest taki człowiek. I jeżeli my bez maszyny zrobimy to samo w sobie i będziemy promieniować tylko dobrocią i miłością, do Schwabów, do Gatesów, do innych, niech robią co chcą, bo nam to nie szkodzi, nie zaszkodzi nam. A im szkodzi, jak my myślimy inaczej, bo oni się nie zgadzają z tym, że ktoś myśli inaczej, że czuje inaczej, bo promieniuje inaczej, to im nie pasuje. A jak ty promieniujesz, to oni się muszą cofnąć, bo ich boli twoje promieniowanie, wręcz boli ich. Także nie powinniśmy ich nienawidzieć, bo wtedy wysyłamy, promieniujemy nienawiść. My nadal jesteśmy sobą, czyli jesteśmy światłem, jesteśmy miłością, jesteśmy dobrocią. Niech szwabi dalej. I wystarczy, że będziemy utrzymywać wysoką wibrację. To jest to. Tak, nic więcej nie trzeba. Bóg jest w nas. SS też pisali sobie, Gott mit uns na pasach, Bóg z nami. Ale po owocach widać. Popatrzcie owoce Moniki, popatrzcie owoce SS. No, to nawet nie trzeba być filozofem. Zauważ, że są inne. Tu jest, ja słyszałem, ktoś mówił, że jest jakieś coś, jak się nazywa, jakiś głęboki internet, żebym tam nie wchodził, bo tam sataniści, diabły, tego. Jeżeli coś takiego istnieje, to jest odbicie wszechświata. Część wszechświata zamieniła się w pewien rodzaj piekła. Są bazy ich, wiesz, to są ich Niech te. sobie żyją tam.
To są te miejsca, w których oni kotwiczą tutaj swoje zasilanie. Zresztą pani Witek o tym napisała i ja się odniosę do cytatu. Upadłe istoty, niegdyś czyści aniołowie, którzy odwrócili się od Boga i jego niezmiennych praw, stopniowo zakładali szatańskie hierarchie oraz pola negatywnej energii na zgęszczającej się ziemi. Ich celem było od samego początku założenie bazy centralnego terytorium na najmocniej zgęszczającej się planecie, na Ziemi. Energetyczne bazy duchowych pól promieniowania służyły między innymi do zakłócania pozytywnych twórczych energii wypromieniowywanych przez pracentralne słońce, a więc emanowane z boskiego prawa. Zarazem bazy te stanowiły sieć przewodową dla podupadających duchowo istot, które chciały uczynić z planety Ziemi swoją nową To ojczyznę. są dobre wieści. Te negatywne, Bardzo. drgające pola promieniowania, które z powodu intensywniejszego napromieniowywania przez pracentralne słońce, serce kosmosu, dzisiaj jeszcze mocniej niż dawniej są aktywowane, służą obecnie nadal demonom i przebiegunowanym o ziemskich tendencjach upadłym istotom i duszom jako punkty orientacyjne w ich podróżach. Także my musimy to demontować po prostu, tak? To jest i tak, jeszcze coś, takie moje 3 grosze. Nadszedł czas, że powinniśmy sobie zadać pytanie, czy życie może istnieć tylko w ciele, czy też my na przykład po wyjściu z ciała, bo zauważcie, czym nas szantażują zawsze. Jak nie będziecie robić tego, co my chcemy, my was pozabijamy, albo wam zrobimy wojnę, albo rewolucję, wojny domowe, w każdym razie wojny. Sami się pozabijacie między sobą, ludzie boją się śmierci. Jeżeli my wiemy, że służymy życiu, a nie śmierci, dla nas śmierć nie istnieje. No dobrze, ale panie Romanie, oni nas zabiją. Dzięki Bogu. Kto nie może jeszcze pomyśleć, to będę żyć nadal bez ciała, to będzie się bronił i jednak się da wciągnąć w tą walkę, to jednak my powinniśmy w walce o szczęście, pokój i radość. Ja takie piosenki śpiewały w komunie. Jako 7-letni chłopczy. Słyszysz, co to jest jakiś oksymoron? W walce o szczęście, pokój i radość. Jedno wyklucza drugie. A na ulicy jechał samochód i wieźli Waltera Ulbricha, komucha mordercy. Ale ja chciałem śpiewać z dziećmi, kolorowe chorągiewki, wiesz, i to ja stałem na ulicy razem z dziećmi, machałem chorągiewką biało-czerwoną i śpiewałem. Piosenkę, że mnie nauczono, a pani pokazywała, jak śpiewać z Program. czerwoną chustką. To są pola promieniowania, właśnie oni ogłupiają, otumaniają ludzi i te pola promieniowania na Bliskim Wschodzie, to zobaczcie, tam się dzieje, tam są gotowi ludzie popełnić samobójstwa dla Boga, którego nigdy nie widzieli. A gdyby się muzułmanie dowiedzieli, że Allah to jest Alila i to jest żeńskie bóstwo, to już. A baba nie ma nic do gadania, to już w ogóle był koniec programu, Monika. Znaczy, ja myślę, że wielu naszym słuchaczom czasem pewne pojęcia się mylą, bo kobiecość to nie żeńskość, a męskość to nie patriarchalizm, tak? Żebyśmy Właśnie, sobie tutaj właśnie. powiedzieli. To bardzo ważne było, co teraz powiedziała. Tak. Żeby To sobie bardzo to ważne. zaparkować, tak? Że chodzi o kreację i wsparcie procesu kreacji i indukowanie procesu kreacji. I To jeszcze. jest stan świadomości, żeńskość i męskość, Tak. a nie macio, jak chodzi, pali papierosa i pluje. To nie o to chodzi. To No i nie żeby tak. jeszcze chodził z pałą i przynosił jakieś zwłoki zwierzęce do domu, bo to jest. I rzuca niewiaście masz naści, obryś kości. Ale były takie czasy. Tylko, że wiesz co, ten świat, widzisz, nie jest naszym światem. Myśmy go nie zakładali, nie bierzemy odpowiedzialności za to, co tu się teraz dzieje. Oni założyli taki świat, im się to nie udało, widzą, jak ten świat wygląda, bo ten świat im odzwierciedla ich stany świadomości. To nie jest, ten świat nie pokazuje nam, jacy my jesteśmy. Ten świat pokazuje tym istotom, które go założyły,
jakie one są. Ty wiesz, że powstały już nawet rośliny mięsożerne na ziemi. Małpka wskakuje gdzieś na ten, a roślinka, rozumiesz, wydaje specjalnie z siebie taki jakby klej. I ta małpka się przykleja, nie może się oderwać. Konary tego się zaczynają zamykać i zduszać ją. I to są krwiopijcy. Dlatego, bo ci, że założyli ten świat, to były jakieś krwiopijcze istoty. Przecież cały Matrix jest właściwie pasożytniczy. Jeden żyje z drugiego. No właśnie z tego pasożytnictwa to trzeba uciekać Fuj. i go bronić, nie? Bo tutaj... Wyjść stąd, tak. Zobacz, zobacz, system nam podaje taki projekt, że ja to mówię, że ta sprawa mięsa to jest bardzo reprezentatywna. Mięso najwyższym dobrem, czyli prawo do zabijania i zjadania Odrzynają zwierząt, gardła. tak, że to jest najważniejsze, najwyższe dobro, dlatego, że oni chcą nam podłożyć to sztuczne mięso, więc walczmy o to prawdziwe. A ja I mówię... nadal, żebyśmy wierzyli, że jemy mięso, nawet tu jest kłamstwo. Ty będziesz się oszukiwać, wiesz, to tak jak idziesz gdzieś do sklepu i ja jest veggie, veggie, wiesz, wszyscy wegetarianie są, ale kupuję sobie coś, co wygląda jak kiełbasa, coś, co wygląda jak gulasz, coś, co wygląda, bo oni, my jemy obrazy. My jemy obrazy, tak są panie, niektóre przychodzą do mnie, wiesz, troszkę tęgie są, bo im hormony się rozpuszczały. Panie Romanie, może pan coś zrobić? Ja mówię, nie, no nie mogę nic z zewnątrz zrobić. Co mogę zrobić? Ty od wewnątrz rób to. Każdy ma talerzu, widzi swoje własne myśli i je zjada. Są ludzie, że Naprawdę? wierzą, że trzeba jeść mięso. Dobrze, jeżeli tak czujesz, to jedz. Ja nie mówię nikomu, wiesz, czy ma to robić, czy nie. Ja mu tylko mówię, jakie są rezultaty. Tak, tak. Zwierzę zostało poderżnięte. Bało się, muczy, ryczy, krzyczy, Jezu Chrysty, ratuj. I teraz człowiek bierze na talerz kawałeczek ciała tego zwierzęcia. Sam jest magnetyczny, bo ma aurę wokół siebie i ten pole tej energii z tym bólem, z tym strachem zjada. Wchłania, tak, wchłania. Wchłonił to w siebie i parę tygodni później idzie do psychiatry, mówi, ma lęki, bo się boi, że go ktoś chce zabić. Pan psychiatra, który też raczej jest mięsożerny, szczególnie w Ameryce, jak jedzą, wiesz, te T-bone steak, takie dwukilowe, z krwią. No to jak on wiedzie ślepy kulawego, mówił Jezu, no jak on ma mu pomóc? Wchłania agresywne pola promieniowania, po prostu Tak, człowiek. tak. A jeśli trwa przy pasożytniczym modelu, to tak naprawdę pozwala tym istotom, żeby na nim pasożytowały, bo to, czym ty jesteś, odbija się we wszechświecie, który cię otacza, czyli I wszechświat to jest... jest właśnie to, o czym my mówimy znowu. Te pola promieniowania hamują rozwój duchowy. Dlatego tak ciężko, to nie jest tak, słuchajcie, wam jest ciężko, bo są pola promieniowania. Oprócz tego, że wam jest ciężko i są jeszcze pola promieniowania, nam jest ciężko zawsze się pozbyć przyzwyczajeń. Ale te pola niskiej wibracji jeszcze wspierają ten opór wewnętrzny. Ja myślę, że Są jesteśmy ludzie, że tymi... nie chcą, a muszą. Romanie, ja myślę, że jesteśmy tymi złapanymi małpkami, wiesz, wtedy. Tak. To jest taka metafora tego, że my nawet już się nie bronimy, a im bardziej się ruszamy, tym bardziej to coś wtedy zaciska. Więc ja myślę, że zdobycie takiej wiedzy na temat tego, co mogłoby nas uwolnić, jest oczywiście istotne, Ja ale... powiem jeszcze coś. Ja powiem jeszcze coś. Właśnie, żeby uzupełnić to, co ty mówisz. Ja nie lubię wchodzić w zdanie, ale przyszło mi w tej chwili do głowy. To nie myślałem, że będę mówił o tym. Satana stworzyła pętlę, właśnie, żeby uniewolić. To się nazywa później pętlą Mebiusa, bo był taki profesor Mebius, który to zrobił. Pętla polega na tym, że bierzemy krąg i zrobimy z niego leżącą ósemkę. Teraz, jeżeli ja idę przed siebie, to wierzę, że wchodzę w przyszłość. Idę, idę, idę do góry, zaczynam schodzić na dół i powoli jestem wewnątrz, idę na dół, na dół, na dół. No i ja nie chcę być wewnątrz, ja chcę iść do góry. O, nagle jest okazja, ja znowu wychodzę, idę do góry.
I tak w kółko, w kółko, w kółko. To jest bardzo stary symbol, ale reinkarnacji, nie wieczności. I ja byłem kiedyś w Izraelu odwiedzić mojego syna i co się tam urodziło, i tego wnuka. I mój syn rano siadł na koń, czyli na motor, i pojechał do pracy. Przed pracą dał mi czeki, które dostał od swoich klientów, żebym włożył do banku po drodze idąc nad morze. I okazało się, że jest nowy bank, wielki bank, bank Tfachot, który połknął mniejsze banki w Izraelu i tak jak smok, prawda, pożerał te Teraz to zboża tak i jest. został Teraz to tak wielkim jest. smokiem, tak. Ja wchodzę do tego banku, którego dawniej nie było, jakiego ja znałem z Izraela w latach 70. I stanąłem jak wryty. Pod logo tego banku, napisek Bank Tfachot, po hebrajsku, po angielsku i po arabsku, jest leżąca ósemka, a pod spodem jest napisane w tych trzech językach. Nasi klienci zawsze do nas wracają. Macie oczy, a nie widzicie. Ale wtedy dajesz zgodę, wiesz, jak na Nie to tylko, że patrzysz. zgodę, ale ludzie myślą, że to jest nieskończone, że to jest dobry znak, pozytywny. To są psoty, a szatany właśnie, że my patrzymy i nie widzimy. Ale najważniejsze, żebyśmy się, słuchaj, uwalniali z tych schematów, czyli żebyśmy się Dobra. nie dali spasożytować, tak? Czyli Tak. nie dajemy zgody na pasożytnictwo, nie pasożytujemy na innych i nie dzielimy się, czyli nie przeciwstawiamy się sobie. Wierchuszką piramidy pasożytnictwa, sama ten wierch, prawda? Ten wierchuszka cała nie dotyka piramidy, tam gdzie jest to oko szatana, Lucyfera, wszystko widzące. On nie dotyka. Ci wiedzą, czego chcą. Reszta piramidy nie wie, wierzy, że wie, czego chcą. Tylko ci z góry wiedzą. No bo chodzi o Nad naszymi zablokowanie głowami, aktu woli, tak, Romanie? tak. Nad naszymi głowami są podejmowane decyzje dotyczące następnych stuleci. Za naszymi plecami ambasada, Watykan na ziemi podejmuje decyzje zgodnie z tym, co otrzymano z góry. A my dowiadujemy się, no przecież by powiedzieli w telewizji, właśnie nam powiedziano. Ja się nie nazywam Roman Nach na ziemi, jeżeli wkrótce się nie zabiorą za takich ludzi, którzy będą za często używać słowa Chrystus. Zobaczycie. I to już idzie z ONZ-u. Ja myślę, że dzieje się coś przełomowego. Miejmy nadzieję, że ten procent masy krytycznej uwalniającej nas wszystkich już został osiągnięty. Ja w to głęboko wierzę. I my mamy cię tego trzymać. Nie, nie, tam, no dobra, już dla świętego spokoju będę nosić. Dla świętego spokoju dam się zaszczypać. Nie, nie szczypiemy się już. Nie szczypiemy się już z decyzją i bierzemy konsekwencje. Dajemy się przybijać do krzyża. Nie ma innej drogi, no bo inaczej w chwili, kiedy my cofniemy się, to ciemność robi krok do przodu. Jak my idziemy do przodu, ciemność się cofa. Już. Oni to uznają za niesprawiedliwość. Oni chcą wniknąć do światła i zamienić je w ciemność. Tego się nikomu nie udało jeszcze, dzięki Bogu właśnie. I to Oni się nie chcą do uda. tej naszej świetlistej cząstki w naszym DNA się Tak. dostać, A bo kto wtedy. chce, może wrócić do światła, proszę bardzo, nawet teraz. Począwszy od Ojca Świętego na Świętym Stolcu na przykład. Proszę bardzo. My nie mówimy nikomu, kim on ma być, co ma być. O to chodzi tu. Powiem jeszcze coś, już tak wiesz, to nie było w planie, ale to coś mi się przypomina. Wchodzę do tego banku. W centrum banku przy wejściu jest wielki byk z takimi do góry, jak tur polski był. Tur. Ja patrzę, to jest Apis. Monika, Apis jest z powrotem na ziemi. Sam faraon przecież skłaniał się przed Apisem i trzymał swoją kasę w banku od tego byka. Przecież jak później
Mojżesz wyprowadza to dziadostwo całe z Egiptu. Ty wiesz, czemu Mojżesz chodził z nimi 40 lat po pustyni? On się wstydził z nimi gdzieś pokazać w ogóle. Tak to wyglądało naprawdę. I Uwielbiam teraz... twoje interpretacje, uwielbiam. No, tak, taka jest historia. To jest his story. Więc ten apis stoi tu, a na plecach położono mu w tym banku pelerynkę Supermana, taką niebiesko-czerwoną. Jak się wchodzi z dziećmi, dzieci mogą go pogłaskać, wchodzić na górę, robią fotografie. To jest w banku, gdzie nasi klienci stale wracają, jest napisane. W ten dzień, kiedy ja to zobaczyłem i wróciłem sobie do domu, patrzę się, dwa maile dostałem. Jeden od mojego znajomego, który właśnie wylądował w Hongkongu i na głównym placu stoi ogromny apis. 3 tygodnie później poleciałem do Frankfurtu, do szwagra. Handelskammer w samym centrum stolicy Rothschildów stoi apis. W jeden dzień. Ja w ogóle nie byłem świadom, że takie rzeczy są na świecie. Emanacja, emanacja. A oni wiedzą, dlaczego to zrobili, bo to na zamówienie jacyś artyści przecież tworzą i to ktoś decyduje o tym, w którym miejscu, w którym mieście, gdzie postawić. Wszędzie tam, gdzie jest big business, to nie było w dzielnicach biedoty albo gdzieś tam karuzele dla biednych dzieci i apis. To widać wyraźnie, Handelskammer. Ale zobacz, jaka jest teraz konsumpcja przez tych wielkich, te wielkie ryby konsumują te malutkie rybki i to w tej Tak. chwili jest przyspieszony proces. Tak. Dzieje się coś, co ma odwrócić bieg wszechświata. Jeden żyje z drugiego. Tak, i to pasożytnictwo przyspieszyło. Więc ci wszyscy, którzy nie rozumieją, dlaczego trzeba zmienić paradygmaty, no nie przyspieszają tego, żeby światło na Ziemię wróciło i żeby Nie, to, co jest w nawet nas, nie są żeby mogło być zainteresowani. Jest wyemanowane. zostawmy ich tam. Tak, my Nie, świećmy. bo My inaczej świećmy to i twórzmy zaczynamy. masę Oni, krytyczną. Po tak, prostu. oni specjalnie o sobie rozprzestrzeniają bardzo negatywne programy, żeby nas wytrącić z naszej orbity, z równowagi, o adenochronie, o męczeniu dzieci, o zjadaniu embrionów, jakieś takie rzeczy, że przeciętny człowiek, a szczególnie który pierwszy raz to słyszy, on musi zareagować na taki impuls, No to czym? nieludzkie. Złością, nienawiścią. Tak. A wtedy on obsuwa się na stali ewolucji, jego wibracja opada, a tamci wchłaniają to zło, jak ich parę miliardów ludzi nienawidzi. Oni potrzebują takich energii. Bo My mamy... wahadłu jest Nie, wszystko jedno. nie Wahadłu karmimy. jest wszystko jedno, jaką energią jest zasilane. Ważne, Tak. żeby otrzymało swoją energię i wtedy się My przyda. nie chcemy karmić takich stworów. Nieważne. Chcecie wrócić do domu w każdej chwili. Serce Boga pulsuje dla was. I to w was tak samo. W każdej duszy jest boskość, bo inaczej by nie była duszą. Widzisz, po hebrajsku neszama to jest dusza, ale neszama to jest też oddech. Cudowne. Zależy w Cudowne. którym. I w sanskrycie, o ile się nie mylę, jest atman i po niemiecku atem, czyli oddech. A atman to jest ten, że oddycha, że pulsuje. Są księgi Kanjur i Tanjur w Tybecie, gdzie jest właśnie istota, która wiecznie oddycha i istoty, które oddychają w harmonii, bo one są oddychane, tak to można opisać. Tak, piękne. Ja oddycham, to one wchodzą w rezonans i to jest taniec. Tak to ma wyglądać. A ktoś zakłócił tą harmonię i ten taniec. I jeszcze się upierają troszeczkę, mimo to, że ty wiesz przecież, że we wszystkich rodzinach tych bogaczy, że są na ziemi, umierają też na raka. Najlepsi z najlepszych, szamani indiańscy, lekarze, stoją przy tych umierających miliarderach i to nic nie pomaga. A jeżeli coś pomaga, to tylko na rok, półtora dlatego, bo te już
został wyciągnięty przez diabły z ciała albo wyszedł, a tam ktoś jeszcze poszedł na drinka, posiedzieć sobie. Po co wchodzić do czyjegoś ciała? Żeby coś, zjeść coś i wydalić siebie? Po to żyjemy, żeby wydalać? Fuj, wstydźcie się. Mamy tworzyć pozytywny rezonans. Tak jest. Mamy tylko świecić to. I mamy budować masę krytyczną, która jest Tak. wystarczająca do zmiany. Nie potrzebujemy wszystkich przekabacać, nie potrzebujemy nikogo zwalczać, Nie. nie potrzebujemy się z nikim ścigać i nie potrzebujemy dualizmu. Nie I nic kłóćcie się. udowadniać. Nie kłóćcie się, łączcie się i bądźcie otwarci na światło w sobie. Implodujcie, zaglądajcie we własne dusze, bo to najcenniejszy kapitał we wszechświecie. To jest twórczość. My mamy tworzyć, a nie niszczyć. Dokładnie. Jest proste pytanie, czy ja chcę służyć życiu, czy chcę służyć śmierci. To wszystko. No właśnie, i to jest dobre podsumowanie tego, o czym dziś rozmawialiśmy, żebyśmy się otwarli na życie, żebyśmy je przyjmowali, żebyśmy emanowali życie i światło. No i żebyśmy uczynili Ziemię świetlistą. Bo I to spotkaliśmy się na tej planecie, Monika. Widzisz, tak czy inaczej. I jednak robimy to. I nie ma na nas siły. Romanie, ale ja myślę, że to jest tylko pierwsza audycja. Myślę, że dasz się zaprosić, żeby być tu stale. Oczywiście to już nawet nie są audycje, my to mamy robić po prostu. A i ci, że chcą tak żyć, będą słuchać tego, nie nas, tego, co my emanujemy, co my. My tylko jesteśmy Dobrze. przekaźnikami. Tak, tylko to. Nie jesteśmy ważni. Roman i Monika to są takie ciała, jak my wszyscy mamy. Chwilowo tak wyglądamy, ale my, którzy żyjemy w tych ciałach, przyszliśmy wam coś powiedzieć. Wybierajcie życie, nie śmierć. Będzie wam się lepiej wiodło. Romanie, to pierwszy raz mówię ci, że dziękuję, ale to tylko pierwszy raz, moi kochani. Roman u nas zostaje, więc bardzo sobie to cenimy. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Mówię tutaj, myślę, w imieniu tej społeczności cudownej, ciepłej, kochającej, bo tu się zadział cud społeczności bez hejtu. Także witamy. Dziękujemy. Tak. 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 Dziękujemy za dziś. Ja też dziękuję. I Dziękuję, że jesteście, że nie baliście się zejść na tą planetę w takim czasie, ale jesteśmy świadkami czegoś tak ważnego, że bardzo dużo statków kosmicznych, że widzicie na niebie, przylatują zobaczyć upadek Satany. Bardzo dużo UFO, oni turystycznie nawet przybywają zobaczyć, jak to się wali. Tak jest. I niedługo programu UFO u nas na strumyczku z Diankom Wojtkowiak, to myślę, że będziesz. A potem Tak, kolejny raz sobie też z tobą o tym porozmawiamy. Myślę, że to będzie bardzo dobry temat na kolejne spotkanie z Romanem Nachtem. Romanie, dziękuję za dziś. ja dziękuję wszystkim, że byliście z nami. I tobie, Moniku. Kochani, czuj duch.